Witajcie, z widzowie, jestem Michał von Kleina i zapraszam Was do kolejnego odcinka z instalacji Arch Linuxa. Dzisiaj sformatujemy sobie dysk twardy i rozpoczniemy instalację systemu. Po pierwsze, właśnie w poprzednim odcinku żeśmy sobie włożyli pendrive'a, najpierw żeśmy wypalili na nim Archa, przestawiliśmy BIOS komputera tak, żeby odczytywał system z pendrive'a, ale nam to nie wyszło. I w końcu żeśmy wcisnęli Escape, żeby pokazało się menu wyboru urządzenia i wybraliśmy sobie nasz dysk z listy. Po pierwsze, tak naprawdę moglibyśmy przejść do formatowania dysku twardego pod Archa, ale jest jedno ale. Ponieważ potrzebujemy najpierw ustawić język klawiatury. Trochę tą kamerę roztekowuję, żeby się mogła obracać i żebym ja mógł więcej ekranu nią objąć. Zatem wpisujemy load case PL1. Ta operacja ustali nam język polski na klawiaturze, nie w systemie, nie podczas instalacji. Do tego przejdziemy w późniejszych krokach, ale ta operacja ustali nam język polski na klawiaturze i zrobi, że ogonki będą tak jak normalnie dostępne w kombinacji prawy alt i literka bez ogonka. Dobrze. No i teraz teraz musimy połączyć się do internetu, ponieważ ten laptop nie ma połączonego kabla, ponieważ jestem w innym sektorze mojego apartamentu i potrzebuję z tego laptopa połączyć się do sieci mojej bezprzewodowej. Tak więc potrzebujemy odpalić taki program, który się nazywa Wi-Fi Menu. On teraz przeskanuje w poszukiwaniu sieci i wykrył jedną sieć, która się nazywa Von Kleine Marina. Mógłbym od razu ją zatwierdzić i pozwolić mu instalować się, ale to jest sieć z ograniczeniami, tak więc ja muszę teraz na drugim komputerze wejść na stronę modemu i anulować te ograniczenia. O zabezpieczeniu sieci bezprzewodowej, jeżeli poprosicie mnie o to, powiem Wam w innym odcinku. Mogę tylko zdradzić, że ta sieć ma po pierwsze mocne hasło, po drugie filtrowanie, czyli zezwolenie użytkownikom na dostęp tylko za pośrednictwem listy określonych adresów fizycznych urządzeń, czyli tak zwane filtrowanie MAC. Po trzecie, ta sieć ma kontrolę przepustowości, która zabrania przekraczania limitu przepustowości określonego. Ja w tej chwili te limity zniosłem. Moja sieć pracuje w oparciu o urządzenia TP-Link. Moim modelem jest TP-Link W9980. Dobrze, więc wystarczy tylko, że kliknę Enter i wpiszę najpierw nazwę profilu. Zrobię tutaj WLAN VF. Muszę pisać klucz. Zrobię to z wyłączoną kamerą. Wpisałem klucz i nacisnąłem Enter. Zobaczymy, co stanie się teraz. Połączenie zostało zaakceptowane, gdyż nie wygrabiło nam żadnych errorów i pokazał się znowu znak zachęty, dzięki czemu będziemy mogli wpisywać kolejne komendy. Teraz musimy zobaczyć, czy działa internet, czyli wpisujemy ping vfserv.net. Ping, jak widzimy, leci z 69 sekund. Taka enigmatyczna liczba, nieprawdaż? Teraz musimy przepartycjonować dysk, czyli wpisujemy coś takiego jak cfdisk. Jest to fajny graficzny program, który pozwoli nam na ustalenie partycji dysku twardego. Przy instalacji zakładamy, że to jest komputer, na którym jedynym systemem jest Arch Linux i instalujemy obok niego żadnego innego systemu operacyjnego, w szczególności systemu Windows. Odpala się taki wielki ekran,
klikamy Enter, żeby wyzwolić opcję New, która jest u dołu, zaznaczona na biało z tej listy. Teraz system nas prosi, żebyśmy wpisali, ile chcemy tej partycji przypisać. Ja tej partycji przypisuję 108 giga. Teraz pyta nas, czy to ma być partycja podstawowa, czy rozszerzona. Klikamy Enter na podstawowej. Partycja nam się już utworzyła. Wybaczcie, zoom mojej kamery jest okropny, naprawdę. Teraz musimy utworzyć partycję. Aha, i po prawej stronie widzimy tutaj, że ta partycja jest typu Linux. Utworzymy mu teraz jeszcze partycję tak zwanego swapu, czyli jakby takiego rozszerzenia pamięci RAM. Czyli klikamy Enter, żeby... Najpierw jedziemy tutaj w dół strzałką, bo było na tym domyślnie. Zjechaliśmy na Free Space. Klikamy Enter. I to mamy 3,08 giga. Może być 3,08 giga na RAM. Klikamy Enter. Czy na RAM? Na swap. Klikamy Enter, żeby było primary. Teraz musimy zmienić tryb tej partycji, żeby ona po prostu działała w trybie właśnie RAM-u, w trybie swapu. Jedziemy zatem w prawo o jeden krok z czołką, znaczy nie, tutaj o wiele więcej kroków. Byliśmy na tym i teraz pojechaliśmy na type, dajemy Enter, żeby wybrać z listy. Zostawiam przed sobą taką wielką listę. I wybieramy partycję. Wybaczcie myszkę, myszka sobie zajada. Szukamy, gdzie jest napisane swap. Przez SWAP. No, tutaj jest. Linux swap / Solaris. Wybieramy Enter. Teraz jedziemy tutaj w prawo na opcję Right. Klikamy Enter. Wpisujemy Yes. Klikamy Enter. Teraz jedziemy na opcję Quit i wybieramy ją. Tu nam się pokazał znak zachęty, ale my wpiszemy Clear, żeby sobie wyczyścić monitor. Co teraz przed nami? Teraz już utworzyliśmy partycję jedną i drugą, czyli partycję głównego dysku Linuxa i partycję swapa. Teraz musimy sformatować tą partycję, żeby była odczytywalna przez system i żeby system mógł na niej zapisywać swoje pliki. Więc teraz musimy zrobić mkfs, czyli utwórz system plików.ext4, ponieważ to jest najlepszy, dev sda1. Ponieważ sda1 to jest pierwsza partycja, sda2 to będzie ten swap. Klikamy Enter. Pyta się nas, czy chcemy to przepartycjonować, dajmy, znaczy sformatować, i mówi nam, co było ostatnio tutaj odpalane. Ostatni odpał tego komputera miał miejsce 21 lutego. Dajemy Y. On sobie tutaj przemielił. I daje nam znak zachęty. Teraz będziemy tą partycję musieli zamontować, tak, żeby system mógł na niej zapisywać pliki swoje i żeby mógł się na niej poprawnie zainstalować. Więc teraz wpisujemy mount, mount dev sda1
MNT. Czyli zamontował nam ten system do katalogu, w którym będziemy mogli po prostu instalować system. To jest tylko na czas instalacji do montowania. O montowaniu powiem wam kiedy indziej, kiedy będę mógł się bardziej rozgadać. Mówiliśmy również, że utworzyliśmy partycję swap, która będzie nam służyła jako powiększenie pamięci RAM. W wyniku czego, żeby tą partycję utworzyć, wpisujemy mk swap spacja slash dev sda2. I dzięki temu już nasza pamięć jest nieco zwiększona i system będzie działał odrobinę wydajniej. To tyle jak na drugi odcinek. W kolejnym odcinku pobierzemy pakiety Archa i je zainstalujemy.